Marka odzieżowa Puma pozwoli nam zaprojektować unikatowe własne bluzy. Ponoć możemy sobie pozwolić nawet na największą ekstrawagancję. Zobaczymy. Czy tu się tworzy właśnie twoja bluza? Tak, razem z Mikołajem. Próbujemy zaprojektować. Znaczy już właściwie taki pomysł mamy, teraz będziemy go... O, mamy przód i tył już. Teraz próbujemy go zrealizować. A jakie kolory? Czy to będzie tylko taki błękit? Błękit. Będziemy mieć też taki połyskujący fiolet z takim trochę brokatem. Ale tego będzie dosłownie, to będą takie tylko małe elementy. Czy moda na ekologiczne ubranie trwale zawładnie naszymi szafami? Już nawet duże marki odzieżowe udowadniają, że zależy im na ekologicznym stylu życia. Bluzy są zrobione z materiału, który pochodzi w 100% z recyklingu. Tu właśnie mi pan wycina tył. Jest bardzo wiele komponentów, z których można sobie zrobić bluzy, bardzo wiele materiałów. Myślę, że sobie coś dzisiaj zaprojektujemy. Mamy no średni wybór, jeżeli chodzi tak naprawdę o kolor. Myślałem, że będziemy mogli troszeczkę bardziej zaszaleć, ale, że tak powiem, te małe minusy trzeba wykorzystać jako plusy, także polecimy wszystko w jednym kolorze z bardzo widocznymi i odbijającymi się dodatkami. Czy wyjdzie dobrze? Zobaczymy. Mam nadzieję, że tak. Wybierałam kolory soczyste, bardzo letnie, tak żeby nam się w zimę dobrze kojarzyły. I materiał był właśnie tego koloru. Tutaj poszło dużo warstw taśmy, poszedł spray. Podklejaliśmy, wyszły fajne rzeczy. To się fajnie łączy, bo to będzie druga część. Fajnie się łączy, będzie, wiadomo, przecięte zamkiem. Tył jest w innym kolorze, coś takiego. Góra szara, rękawy też są jakby w takim kolorze, więc z jednej strony klasycznie, a z drugiej strony gdzieś tam trochę fajnie pomieszaliśmy właśnie tymi wzorami. Gdzieś tak się zaczęło coś dziać. Warsztaty projektowania zorganizowane przez Pumę miały nie tylko sprawić frajdę, ale także pokazać, że materiał, z którego zrobiona jest bluza, pochodzi w 100% z recyklingu, a także w 100% się do niego nadaje. Zaproszone gwiazdy przekonały się, że ubrania eko nie muszą być nudne i szare.